porównanie leków na potencję. W sprzedaży dostępne są cztery rodzaje środków na potencję. Sildenafil, znany jako Viagra. Tadalafil, znany jako Cialis. Vardenafil, znany jako Levitra. Oraz Avanafil, znany jako Spedra. Wszystkie wymienione leki mają podobną skuteczność i działają na tej samej zasadzie. Zwiększają przepływ krwi do penisa, gdy mężczyzna jest podniecony seksualnie. Istnieją między nimi jednak małe różnice mogące zdecydować o tym, który środek będzie dla Ciebie najbardziej odpowiedni. Przyjrzyjmy się bliżej każdemu z dostępnych leków. Sildenafil to pierwszy w historii środek stosowany w leczeniu zaburzeń erekcji. Dostępny jest w trzech dawkach. 25, 50 i 100 mg. Jedną tabletkę należy przyjąć od 30 do 60 minut przed planowanym stosunkiem. Działanie leku utrzymuje się przez 4 do 5 godzin. Sildenafil sprzedawany jest pod nazwą handlową Viagra, chociaż dostępne są również jego tańsze zamienniki. Tadalafil to najdłużej działający lek na potencję. Jest dostępny w czterech dawkach: 2,5, 5, 10 i 20 mg. Dawki 2,5 i 5 mg przeznaczone są do stosowania codziennego. Powinny być przyjmowane każdego dnia o tej samej porze. Lek pozostaje aktywny całą dobę, co umożliwia spontaniczne odbywanie stosunków. Dawki 10 i 20 mg przeznaczone są do przyjmowania bezpośrednio przed współżyciem. Jedną tabletkę należy przyjąć od 30 do 60 minut przed planowanym stosunkiem. Działanie leku utrzymuje się do 36 godzin. Tadalafil sprzedawany jest pod nazwą handlową Cialis, chociaż dostępne są również jego tańsze zamienniki. Vardenafil jest szczególnie polecany mężczyznom po 50 roku życia oraz tym, którzy cierpią na cukrzycę i nadciśnienie. Jest dostępny w trzech dawkach: 5, 10 oraz 20 mg. Jedną tabletkę należy przyjąć od 25 do 60 minut przed współżyciem. Działanie leku utrzymuje się przez 4 do 5 godzin. Vardenafil sprzedawany jest pod nazwą handlową Levitra lub Levitra ODT. Levitra ODT to tabletki o miętowym smaku, które błyskawicznie rozpuszczają się na języku. Są one odpowiednie dla mężczyzn, którzy czują się niekomfortowo połykając pigułki. Avanafil to najnowszy i najszybciej działający lek na zaburzenia erekcji. Dostępny jest w trzech dawkach: 50, 100 i 200 mg. Jedną tabletkę należy przyjąć od 15 do 30 minut przed współżyciem. Działanie leku utrzymuje się do 6 godzin. Avanafil sprzedawany jest pod nazwą handlową Spedra. A oto krótkie podsumowanie. Sildenafil, pierwszy w historii i najbardziej rozpoznawalny. Tadalafil, najdłużej działający, do stosowania codziennego lub przed stosunkiem. Vardenafil, polecany mężczyznom po 50 roku życia oraz tym, którzy cierpią na cukrzycę i nadciśnienie. Avanafil, najnowszy i najszybciej działający. Pamiętaj, stymulacja seksualna jest zawsze niezbędna, aby osiągnąć erekcję. Polub naszą stronę na Facebooku i obserwuj na Instagramie.